Dominik Tarczyński zaorał zwolennika Kamali Harris do tego stopnia, że zrobił show w Stanach Zjednoczonych, które dotarło do samego Donalda Trumpa. W Europarlamencie byłem nazywany faszystą i islamofobem. Byłem nazywany wszystkimi tymi określeniami. I cieszę się, że mamy teraz tę chwilę ciszy, ponieważ chciałbym przypomnieć, że ci ludzie pouczają nas na temat jedności. Więc chciałbym jeszcze raz przypomnieć. Oni mówią i pouczają o jedności. Więc teraz macie szansę praktykować to, co głosicie i pokazać całemu narodowi, co oznaczają jedność i demokracja. Trzeba mieć klasę, aby przegrać. Ponieważ jeśli nie macie klasy, kiedy przegrywacie, nie macie prawa wygrać. Żartujesz? Cenk, go for it. Go ahead, Cenk. Ten człowiek nie jest nawet Amerykaninem, więc nie wiem, po jaką cholerę skanduje USA. Ja będę skandował USA, nie ty, okej? A po drugie, mówisz o przegrywaniu z klasą, kiedy ten skór, Donald Trump, próbował ukraść wybory, zlikwidować konstytucję, wywołał zamieszki, sugerował, że jego wiceprezydent będzie zlikwidowany, najechał na Kapitol, próbował zniszczyć naszą demokrację. On jest naprawdę najgorszym z najgorszych. I przegrywał też absolutnie bez żadnej klasy. Jestem tu, by powiedzieć wam, że myślę, że Partia Demokratyczna zrobiła to źle. Uważam, że przeprowadzili złą kampanię. Polegali na darczyńcach, mieli złą strategię, ale jesteśmy szczerzy co do tego, co idzie nie tak w Partii Demokratycznej i co idzie nie tak w Partii Republikańskiej. Czy wy jesteście szczerzy w tym, że Donald Trump próbował ukraść te wybory? On nie ma żadnej klasy. Jeśli mogę prosić o kolejną chwilę ciszy. Cicho. Kim do cholery jest ten facet? Jesteś kuzynem Viktora Orbana? Chciałbym porozmawiać. Chciałbym odpowiedzieć. Pytasz mnie, dlaczego jestem teraz w Stanach? Ponieważ zostałem zaproszony i przybyłem tu na własnym paszporcie w porównaniu do innych. Zostałem zaproszony jako polityk, ponieważ jako Europejczyk, jako Polak, widzę w Stanach Zjednoczonych lidera wolnego świata i chciałem oddać szacunek temu krajowi. Przyjechałem tutaj, ponieważ żyłem w komunizmie. Mój kraj znajdował się pod reżimem komunistycznym i Reagan z Janem Pawłem II uwolnili nasz kraj. I zawsze będę wdzięczny amerykańskim republikanom za wolność Polski i Europy. A moja obecność tutaj, w Ameryce, to mój sposób na oddanie czci dla tych, którzy uwolnili świat od komunizmu. I to była Ameryka i Jan Paweł II. Nie chcę, by komunizm wrócił, a Kamala jest komunistką. Prezydent Andrzej Duda, jako pierwszy światowy przywódca, spotka się dzisiaj z prezydentem Trumpem. Do Trumpa dotarły wpisy Tuska i Sikorskiego na jego temat. Administracja prezydenta USA
Przyznaje, że jakakolwiek współpraca z Tuskiem będzie trudna. Trump będzie prowadził rozmowy tylko z obozem prezydenta Dudy. Prezydent Stanów Zjednoczonych doskonale wie, że obóz Tuska jest odzwierciedleniem demokratów w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie wyprosi Klicha, czyli kierownika placówki dyplomatycznej, który niejednokrotnie go obrażał, i zaprosi do siebie ambasadora powołanego przez prezydenta. Możliwe, że wobec bierności Unii Europejskiej osobiście zaangażuje się w sytuację prawną w Polsce. Zostaw łapkę w górę, dzwoneczek i subskrypcję, aby być na bieżąco z polską racją stanu.